Cześć, witam Was dzisiaj w naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie program HitFilm 4 wersja Pro. Spotkaliśmy się już przy okazji wersji tej podstawowej, teraz mamy wersję Pro. I pokażę Wam tutaj, jak już robić takie elementy, no, w cudzysłowie bardziej zaawansowane niż w kursie tym podstawowym. OK, i odpalamy sobie i kiedy klikamy sobie New, mamy do wyboru, jak to tak samo jak w wersji podstawowej, możliwości wyboru z danych presetów od 4K DCI, czyli Digital Cinema, po UHD, czyli standardy telewizyjne, pełne HD, małe HD. My na nasze potrzeby tego spotkania przyjrzymy się tutaj materiałom pełne HD 24 klatki. Oczywiście liczbę klatek zawsze możemy sobie tutaj wybrać. Możemy wybrać ze standardu, czyli od 23976, czyli standardu kinowego, po 60, a więc po double NTSC czy double PAL, czyli 50. Ustawimy sobie 25 palowskie. Aspect ratio, współczynnik piksela, no przyjmujemy kwadratowy piksel. Audio 48 kHz i rendering color bit, głębia kolorów 16:8:8, system anti-aliasingu, czyli wygładzanie krawędzi czterokrotne 8 razy, reflection map size, czyli mapa refleksów, potęga dwójki, czyli 1024. Ok. No i oczywiście możemy sobie zapisać to jako Full HD 1000, czyli po prostu HD 1080 25. OK. I do wyboru albo przejście do edycji, czyli edytowanie zaimportowanego na timeline materiału, bądź kompozycja, czyli tworzenie jakby materiału, który oczywiście później możemy przerzucić do edycji, czyli powiedzmy w kompozycji będziemy tworzyć od zera, czyli powiedzmy mając jakiś plane, na którym umieszczamy sobie jakieś elementy, czyli start compositing i odpala nam się okno. I teraz tak, oczywiście możemy sobie ustalić, co chcemy, czyli czy chcemy mieć wszystkie panele, czy chcemy mieć układ klasyczny, czy tylko związany z kompozycją, czy z edycją. Zostawiamy sobie to w takiej przestrzeni roboczej. I co mamy dalej? Mamy Controls, Lifetime Text i Track. Po kolei. OK, mamy taką przestrzeń. I co w tej przestrzeni? Mamy warstwy. W tych warstwach będziemy układać całą treść naszej kompozycji. Czyli na przykład jaką? Albo coś, co zaimportujemy. Możemy zaimportować obrazy, filmy, dźwięki, elementy jakieś, powiedzmy, też 3D. A tutaj wewnątrz programu, czyli możemy wygenerować na przykład plane, czyli planszę o danym kolorze i danym rozmiarze. Na przykład weźmiemy sobie to jako tło. Pełne HD. Niech będzie, powiedzmy, kolor biały. Klikamy sobie i mamy tą przestrzeń. I mamy to przedstawione jako przestrzeń 2D. Oś X, oś Y. Jeżeli chcemy przełączyć, to klikamy na przycisk Layer Dimensions, a więc wymiary naszej warstwy 3D Plane. Composite cannot contain 3D layers without a camera. Do you want to add a camera? Pyta nas, że informuje, że ta warstwa nie może być samoistną warstwą 3D, potrzebuje kamerę i pyta się, czy chcemy dodać kamerę. Klikamy yes. Została stworzona kamera. I ta kamera pozwala nam na poruszanie się w tej przestrzeni. Czyli zobaczcie, możemy, widzimy tutaj tą przestrzeń trójwymiarową i ten nasz plane, który znajduje się w tej przestrzeni, możemy odjechać, zrobić najazd, obrócić. OK.
Zawsze oczywiście możemy też wrócić do tego, że to będzie element trójwymiarowy, dwuwymiarowy, czyli po prostu przełączając. Kamerę oczywiście zawsze możemy wyłączyć. I teraz ten nasz plane sam w sobie posiada możliwości transformacji, czyli skali obrotu punktu osiowego, czyli anchor point i opacity, czyli przezroczystość. No ok, czyli mamy taki plane. I co z takim planem możemy zrobić? No, skoro jesteśmy przy transformacji, możemy zastosować oczywiście jakąś animację, na przykład pozycji czy animację skali. Czyli na przykład mamy 100. Przechodzimy tutaj. Mamy 25, prawda? Ok. I oczywiście możemy włączyć tutaj motion blur, jeśli chcemy, aby był. Czyli jak sobie skrócimy tutaj, no to zauważymy rozmycie. No dobra, to tak w formie takiej podstawowej przypominajki. I teraz, co będziemy chcieli zrobić? Czyli czym będziemy chcieli ten program, tak powiem tutaj, tyle co zaskoczyć, co będziemy chcieli z nim zrobić? Mamy oczywiście wszelkiego rodzaju efekty. Mamy efekty związane z cząsteczkami. To według mnie chyba najbardziej ciekawa rzecz, którą tutaj będę Wam pokazywał, tak w zasadzie efektywności i efektowności, ale również elementy związane na przykład z trackowaniem, z dodawaniem elementów 3D, napisów 3D. Ok, a teraz będę chciał Wam powiedzieć o jednej rzeczy, czyli na przykład, jak możemy sobie zrobić na przykład na takiej warstwie chmury i dodamy sobie na przykład później napis 2D, z którego zrobimy warstwę 3D i na który napis dorzucimy możliwość ekstrudowania, czyli wyciągania tej powierzchni po to, aby móc uzyskać efekt, no, trójwymiarowości. Ok. Czyli co my robimy? Mamy na początku nasze tło, plane. I mamy w zakładce generate, czyli generatorów, elementów generycznych, clouds, czyli chmury. Dokładamy sobie tutaj i zobaczcie, te chmury nam się pojawiają. Center shape frequency, czyli częstotliwość. Iteracje. Czy tak by krotność seed frequency relative osi x speed osi x i w osi y, prawda? Bardzo, ale to bardzo prosty, zobaczcie, sposób. Cloud color, weźmiemy sobie oczywiście none. Cloud color, białe, a niebo, powiedzmy, niebieskie. Bardzo wygląda, powiedzmy, co na razie, no, średnio. Oczywiście mamy jakiś ruch. Mamy tutaj jakiś ruch. Ok. I co możemy do tego ruchu tutaj zrobić? No zobaczcie, na przykład w generatorach mamy na przykład elementy związane na przykład z jakimiś refleksami. Możemy ten obrazek na przykład odbić, uruchomić jego tajlowanie, żeby to było takie, powiedzmy, kafelkujące, aczkolwiek ono tutaj widać, że jest. Ale możemy przejść również do dystorsji, czyli na przykład zastosować coś takiego na nasze chmurki. Prawda? Ale jeżeli nam to, powiedzmy, nie odpowiada, mówi nie, spoko, to jest słabe, wyłączamy, nie szkodzi w niczym. Chcemy troszkę tutaj, jakby to powiedzieć, zmodyfikować sobie, aby te chmurki nie były takie płaskie.
Mamy bulge, radius. I bulge może być, zobaczcie, na minusie. Tile. No i teraz widzimy, tak jakby faktycznie tutaj to zagłębienie było. I co dodatkowo możemy zrobić? To, że ten nasz bulge, ma jeszcze opcję skali. No i możemy jeszcze ten punkt, który mamy, troszkę jakby przemieścić. Tu ustalamy, że w czasie tak mamy 10 sekund, 10:00 i tu przesuwamy. No i mamy, powiedzmy, coś takiego. OK. Dobra, ale zauważcie, że tutaj te chmury, no są, to wszystko jest płaskie, mimo wszystko. Troszkę wieje, co się tutaj dzieje, ale trochę jest płaskie. To pasowałoby stworzyć, może nawet zduplikować warstwę tło. Czyli po prostu możemy sobie copy, Ctrl-C, Ctrl-V. Możemy sobie przesunąć, dopasuje się tam tutaj do warstwy. Wejdziemy do środka, mamy efekt, mamy bulge, mamy clouds. I teraz tak, center, position, shape. OK. Appearance. Multiply. Overlay. Color burn. Add. I normal. Ale my nie musimy tego w taki sposób łączyć, z tego względu, że po prostu będę chciał tutaj to zaciemnić. Tu mamy nasze tło. Subtract soft light. Nie, zrobimy inaczej. Weźmiemy blend none. I tutaj zrobimy w bardziej prozaiczny sposób dla całej warstwy. Po prostu opacity. OK. I teraz na pierwszej warstwie tego tła w efekcie, tutaj gdzie mamy bulge, wyłączymy. OK, widzimy, że tak jakby się coś zaczyna dziać, jakby były, powiedzmy, dwie, no już powiedzmy bardziej jakieś niezależne warstwy. Oczywiście teraz możecie zauważyć, że w pewnym momencie komputer zacznie troszeczkę się przegrzewać, czy zacznie być głośniejszy, to znaczy, że po prostu go obciążamy. Zmniejszmy sobie troszkę rozdzielczość o połowę. I co zrobimy? Jeszcze raz sobie skopiujemy i jeszcze raz sobie wkleimy. Czyli trzeci. I na tym trzecim tu mamy Transform Effects, Clouds, Appearance. Niech to będzie troszkę jaśniej. Tutaj mamy Shape. Będziemy chcieli zrobić większe chmurki. Transform.
Ok, i tutaj mamy transform, mamy opacity i możemy sobie zobaczyć tym opacity tutaj żonglować. Weźmiemy sobie tak, a nie będziemy przyklejać już. No i widzimy, że zaczyna po prostu coś się dziać w tej przestrzeni. Możemy sobie przyłączyć na full anti-aliased, full health. Ok, widzimy tutaj, zaczyna nam się pojawiać znowu chmurka. Ok. Czyli to zaczyna, mówiąc ogólnie, działać. Ok, i łapiemy sobie te trzy tła. Make composite shot. Chmury. I mamy, zobaczcie, tutaj warstwę kompozycji i tą kompozycję, czyli na przykład będę chciał wyłączyć chmury, to nie, to sobie je wyłączam, powiedzmy, w tym miejscu. Na tej warstwie, czyli mamy jakby takie podkompozycje, takie prekompozycje, które pozwalają nam na takie, powiedzmy, niezależne sterowanie. No i później na przykład na tym, co mamy tutaj, czyli na tej warstwie chmury, również możemy dorzucić jakąś edycję. Czyli na przykład powiedzmy, że sobie dorzucamy wave. Już niezależnie. I możemy sobie zaanimować fazę. No oczywiście, powiedzmy, nie musi to być aż tak. Powiedzmy, że nie robimy morza, tylko chmury, a więc to jest na niepotrzeby, zaznaczamy i usuwamy. Ale możemy niezależnie na to narzucać sobie elementy, które chcemy. I teraz tak. Na razie chmury sobie zostawimy, jeszcze do nich powrócimy, ponieważ trzeba będzie troszeczkę pobawić się z ich kontrastami. Stworzymy sobie nową warstwę, gdzie będzie tekst. Jak będzie obszar, powiedzmy 900 na 900. Zawsze go i tak możemy sobie zmienić. I sobie napiszemy chmury. OK, tekst. Rozmiar. Ok, niech będzie coś takiego. Ustawimy sobie to na razie w takim układzie, bardzo prostym. No i co dalej z tym możemy zrobić? Przerzucimy sobie tutaj poniżej kamery i mamy elementy związane z Generate 3D Extrusion Layer Only, czyli na naszą warstwę, tylko to będzie działać. Tip to field position. Przesunięcie tip to field. Mapa środowiska, jeżeli jest potrzebna. No i grubość tego napisu. I teraz, kiedy my włączymy sobie kamerę i przerzucimy nasz tekst w warstwę 3D,
No to już możemy sobie przesuwać tym napisem w naszym świecie. Druga rzecz. Kiedy warstwę chmury sobie przerzucimy do 3D, Unrolled możemy, ewentualnie 3D Plane, no to możemy sobie tutaj całkiem nieźle dawać radę. No oczywiście w momencie, jakbyśmy mieli te chmury generyczne, to moglibyśmy powiedzmy w nieskończoność powielać ten nasz obszar. A tak to sobie wejdziemy w bardzo, bardzo prosty sposób. Transform, ja sobie zwiększę powiedzmy troszkę skalę. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, aby pozycję w osi powiedzmy Z zmienić, w osi Z, tak abyśmy mieli powiedzmy lekką paralaksę. I teraz, kiedy sobie nasz tekst przesuniemy, no to uzyskujemy coś takiego. OK, transform. Pozycja kamery. OK. I mamy coś tak prostego. No i teraz oczywiście możemy tutaj zastosować oczywiście rozmycia. Focus distance. Aperture. Czyli kiedy mamy nasz tekst. Nasz tekst ma jakiś materiał i mamy, czy ma, że tak powiem, przyjmować cienie. Czy ma rzucać cień. Cast shadow. Cast reflection. Receive ambient occlusion. Cast ambient occlusion. Czyli artykulacja otoczenia. No i ustawienie artykulacji otoczenia, liczby, zakres, ustawienia biasów, tych zakresów tutaj rozmycia. OK. Mamy tutaj full. I teraz tak. Mamy nasz tekst. Nasz tekst jest tekstem 3D. Jak go sobie przełączymy, no bo w takiej formie on jest jedynie płaski, ponieważ wróciliśmy tutaj do niego efekt ekstrudowania. Deep of field. OK. Active camera. Our camera focus distance. I tracimy ostrość. Jak przejdziemy w okolice zakresu, no to fokus dajemy powiedzmy 2. Tak. No to widzimy, że przybliżając się tracimy. Ostrość.
OK, i mamy, zobaczcie, przestrzeń, w której mamy tutaj zachowaną głębię ostrości na naszym napisie. No ale powiedzmy, mamy coś takiego, mamy biały napis z tymi chmurkami, no to trzeba by było dodać jakiś plane, który będzie jakąś, powiedzmy, tarczą dla tego tekstu. OK. Tworzymy sobie plane. Niech ma 500 na 500 plansza. I teraz tak. Możemy go sobie dostosować. Dorzucimy, żeby... Ja sobie wezmę go dla porządku, tak. I teraz... Nałożymy mask. Feature. Both. Roundness. Czyli robimy coś na zasadzie takiej chmurki. Okej. Material zostawimy. Wrócimy tutaj do kształtu. Możesz mu ustawić na przykład tylko wejściową. I robimy coś na takiej zasadzie. I teraz możemy sobie zmienić na przykład kolor. Mamy czarną chmurę. Która jest naszym tutaj tłem dla napisu. I ona jest tutaj przyczepiona. OK. No i zobaczmy, mamy coś tak niebywale prostego. No i teraz, kiedy przejdziemy sobie do naszej kamery, to zobaczcie, że zbliżamy się automatycznie, tracimy ostrość. Tak samo, jak za daleko polecimy z naszym zoomem, jeżeli chodzi na wartości bliskie zera. Tekst, jeszcze sobie weźmiemy chmury. Możemy sobie to śmiało przeskanować. OK. I nasz tekst nasza kamera. I na przykład możemy sobie tylko zaanimować focus distance. Czyli wprowadzimy sobie to 1359,5. OK.
i nasze chmury. No i możemy tutaj umieścić informacje. Na przykład na temat artykulacji otoczenia, to o czym mówiliśmy. Czyli nasz napis. No i pozycja tego napisu. Znowu, jak będziemy na pozycji z dala, no to będziemy bardziej rozmyci. No i teraz nasza kamera. Focus distance. No, weźmiemy sobie po prostu zoom. No i zmienia nam się tam zoom. I nasze chmurki się pojawiają. OK. Coś takiego mamy. No ale teraz należałoby stworzyć sobie nową warstwę Great. Żebyśmy sobie nadali, powiedzmy, jakiś charakter tego, co tutaj mamy. Weźmiemy sobie teraz tak Active Camera Perspective. Weźmiemy aktywna kamera. Options Floor Plane. Wyłączymy sobie, już nam nie będzie potrzebne. Sprawdzamy, co mamy włączone. Show Motion Path, Background Color, Checkboard Background. OK, niech będzie to w takiej formie. I teraz co dalej? Tak jak wspomniałem, na chmurach dorzucimy sobie pewną kolor korekcję. Przede wszystkim bazującej na troszkę zmianach kontrastów. No i możemy oczywiście sobie też tutaj sięgnąć po to. Troszkę podciągnąć kontrasty. I na całości, którą mamy tutaj, możemy oczywiście za pomocą narzędzia związanego z ekspozycją troszkę całość zwiększyć bądź zmniejszyć i ustawiając odpowiednio offset, no i gammę. Co jest istotne, możemy oczywiście sobie tutaj w naszym color gradingu wczytać na przykład jakiś profil kolorystyczny bądź po prostu wrzucić sobie jakiś styl na przykład taki jak tutaj mamy kinowy, tak on się nazywa sign style, no i tutaj możemy ustawić sobie zakres tego naszego letterboxa, którym tutaj mamy. Saturację. Możemy na przykład zrobić to w takiej konwencji. Troszkę to podciągniemy. Dajemy monochromatyczne ziarno. No i oczywiście winietka. OK, mamy coś takiego. No i teraz
mamy nasz tekst i tekst nie musi być cały czas. Po pewnym czasie i nasza kamera, następnie możemy postawić, powiedzmy, jakąś wartość, jakiś klucz w tym miejscu, na przykład naszego zooma. I sobie jakbyśmy wjechali troszkę w te chmurki. Okej. Co możemy tutaj jeszcze zrobić, skoro jesteśmy przy kamerze? No to oczywiście możemy jeszcze pobawić się troszkę animacją pozycji. Sposób najprostszy, taki ręczny. I możemy sobie ustawić, że na przykład w tej pozycji przesuniemy sobie. Jakby ta kamera cały czas nam tutaj się przemieszczała. Troszkę zauważcie, tutaj jest to, jakby to powiedzieć, takie kostropate. Troszkę więcej ruchu wrzucimy w krótkim czasie, to zadziała nam motion blur. OK. I co możemy do tego dorzucić? Pamiętajcie, że mamy oczywiście nasze chmury tutaj na kolejnej warstwie. I tutaj możemy sobie dodać elementy związane na przykład z partiklami. Mogą to być oczywiście elementy związane na przykład z light raysem, czyli możemy sobie na przykład stworzyć grading. I na przykład taki swego rodzaju, powiedzmy, rozbłysk. No i zobaczcie, w momencie jak będzie tutaj przechodzić, no to na początku będziemy mieli taki rozbłysk.
OK. I teraz co dalej? Możemy stworzyć nowy w warstwie grade. Na której ustawimy na przykład flarę. OK, na tym powiedzmy stałym poziomie. Ale możemy znowu to, o czym wspomniałem, partikle lightning electricity, czyli po prostu możemy sobie dorzucić tutaj kolejny, nie plane, tylko kolejną warstwę grade, na której będziemy mieli wyładowanie atmosferyczne od jakiegoś momentu do jakiegoś momentu. Core opacity filter. OK. Branches quantity. Czyli odejścia ich obroty w dół. And OK. I na tą warstwę dorzucimy sobie jeszcze lekkie, powiedzmy, możemy zrobić lekkie rozmycie. Ale powiedzmy, niech będzie coś takiego nieźle. Niebo nam wyszło. Też fajnie. Oczywiście ten napis możemy też zmienić. No i zostawmy to w takiej formie. OK. Animation speed. Damy to tutaj. Glow radius zwiększymy i smooth też tu niech będzie. Zamiast tego evil. Duplicate, czyli Ctrl D.
Coś na takiej zasadzie. Na co będzie nałożone rozmycie. Czyli abyśmy mieli taki deszcz napisów, można powiedzieć. Evil scale to fit. Główny tekst. Kiełek główny. Wyłączymy sobie na razie te teksty. Efekty. 3D extrusion. Pogrubimy go. Obrót. Nie, zmienimy font. Dużą głębię chyba ustaliłem tutaj. Ok. I ten tekst, który tutaj mamy, może mieć narzucony w Grange na przykład z Shutter. Czyli tak jak tutaj po prostu nam po prostu by nam zniknął, tak jak mamy tutaj. Ok, wyłączymy go sobie. Bądź to co tutaj mamy, czyli TV damage, czyli możemy ustawić ghosting i tak dalej naszego efektu.
Mam oczywiście presety. No ale powiedzmy coś takiego jak tutaj. Może nam już wystarczyć. Oczywiście możemy jeszcze zrobić to w taki sposób, że ten nasz tekst będzie pocięty swojego rodzaju jakąś maską, która po prostu będzie po prostu odsłaniać ten tekst. Ale powiedzmy to już powiedzmy będzie zabawa na kolejny etap. Tutaj wam pokazałem, jak w prosty sposób można wykonać chmury i taką prostą czołóweczkę sobie z elementami 3D zastosować. Ok, jeżeli chcemy sobie oczywiście to wyeksportować, możemy przejść do zakładki Export MP4 bądź w OpenXR-ze i zapisać sobie po prostu to ten cały nasz obszar po prostu jako eksport i wskazać miejsce i po prostu nam się to wszystko wyeksportuje. Ok, no i fragmencik z tego, co wyszło. Taki bardzo prosty. No to przejdźmy sobie do kolejnego etapu.